muzea to jest nam potrzebne? Co to wnosi do życia Ślązaków? No kultura, no wiadomo, że to jest potrzebne w życiu, nie? Kto tam chodzi, to chodzi. Ja bardziej chodzę do kina, jestem za młody bardziej na teatr i na takie rzeczy, wydarzenia, ale według mnie ważne są dla ludzi, nie? Starszych. I popieram taką. Kultura nie powinna być masowa, bo kultura to jest takie zjawisko dla wyjątkowych osób. To jest wyjątkowe coś i powinno być tylko dla wyjątkowych osób, nie? Bo powinna być masowa, wie pan. Teraz rządzi Doda, Fil, jakieś tam nie? Przepraszam, że za wyrażenia. Ja lubię kulturę wysoką. Uczestnictwo w życiu kulturalnym to snobizm. Zależy, ile pieniędzy się w to ładuje. Tyle, bo jeżeli idzie się do teatru na sztukę, która nie jest może jakaś bardzo znana, czy nie występują w niej jacyś znani aktorzy, ale jeżeli idzie się na nią po prostu z samej chęci uczestniczenia w tym, to uważam, że nie jest to snobizm. Natomiast jeżeli ładuje się ciężkie pieniądze, na przykład idąc do opery, nie mając na przykład o niej generalnie pojęcia, tylko po to, żeby się pokazać przed znajomymi, albo ponieważ taka jest etykieta w danym środowisku, no to już snobizm trochę zalatuje. Kongres Kultury przede wszystkim otworzy nam oczy, wszystkim. Od twórców kultury, tak zwanych menedżerów kultury, urzędników, po wreszcie bardzo szerokie rzesze mieszkańców województwa, miast. Po prostu zobaczymy, co jest, czym dysponujemy, jaki fantastyczny potencjał jest, o którym bardzo często nie wiemy. Ja myślę, że tutaj jesteśmy w rondzie sztuki w tej chwili. Wiele osób, wielu mieszkańców, którzy przychodzi tędy, nie wie, jaka to jest wspaniała wystawa młodych twórców z Akademii Sztuk Pięknych. I dopiero jak pokażemy, nie tylko zinwentaryzujemy, co mamy, bo to jest na półkę. Tutaj chodzi o to, żeby to ogłosić, przedstawić, a także, żeby sporządzić no, pewien bilans strat i zysków, a także pewien bilans tego, co zrobiliśmy i co powinniśmy zrobić, zarówno dla artystów, jak i dla tej fuzji między artystami a odbiorcami sztuki, czyli nami, mieszkańcami. Kongres Kultury jest niesamowitą okazją do pokazania kondycji polskiego i śląskiego designu tak naprawdę, gdyż bardzo mało w Polsce dzieje się pod tym kątem, a tym bardziej na Śląsku. Śląsk jest jakby takim regionem zapomnianym. Głównymi ośrodkami związanymi z designem to Warszawa, Poznań, tam gdzie jakby design jest najbardziej rozwojowy, na uczelniach, na Akademiach Sztuk Pięknych, a w Katowicach jakby takiej okazji jeszcze nie było. Mamy bardzo dużą szansę na rozwój i na nadgonienie, na nadrobienie pewnych zaległości, które mamy w stosunku do cywilizacji, które design rozwijały od dziesiątków lat. Mimo że szacunki Unii Europejskiej mówią o tym, że wyrównywanie poziomów cywilizacyjnych potrwa z 50 lat, to ja jestem dobrej myśli i wierzę, że to będzie 40. Przy okazji Kongresu Kultury będzie można zobaczyć to, co w śląskim designie dzieje się teraz, to, co działo się przez ostatnie lata, w jakiej kondycji jest śląski design. Będzie można zobaczyć czołowe produkty polskich i właśnie projektantów pochodzących ze Śląska, związanych z regionem, czerpiących z kultury, z tradycji. Wystawy designu, które będą odbywać się właśnie pod koniec września, będą miały na celu pokazanie produktów istniejących już na rynku, bardzo takich medialnych, jak również produktów bardzo konceptualnych, wywodzących się z uczelni, ze studenckich szuflad, ze studenckich portfolio. Mam nadzieję, że to będzie dobra okazja, żeby przybliżyć społeczeństwu świadomość designu, jaką on rolę odgrywa w społeczeństwie i pokazać, że design jest dla każdego.